Najlepsze gry przeglądarkowe dzieciństwa. O, let's go. Stary, gry wideo. Kiedyś to było. Mój ulubiony stary kanał nowy. Ba, Byte Fight, stary. Ach, kiedyś to było. Granie na starym komputerze. Wiecie, że my w Byte Fighta, to no, speedrun w drugiej sekundzie już przerwałem wideo. Nie, ja czasem mam wrażenie, że włączam tylko te filmiki na YouTubie, żeby dostać jakiś temat i sobie pogadać pół godziny. Jakiś randomowy po prostu temat, który mi się akurat wyświetlił. I ten filmik to gdzieś tam sobie leci w tle. To co, widzowie, pogadamy sobie teraz 15 minut o grach przeglądarkowych z dzieciństwa, zanim w ogóle do czegoś przejdziemy. A propos Byte Fighta, to w Byte Fighta, słuchajcie, rok temu graliśmy na streamie nawet, no nie? Tak, totalnie dla beki chciałem to sobie odtworzyć, no ale ta gra w pewnym momencie po prostu staje za bardzo długim czasem oczekiwania albo paywallem, no nie? Ale graliśmy na streamie. Też w jeszcze starsze gry, które i tak ledwo uciągał i zawód przy każdej Gladiatus, którą próbowaliśmy zainstalować. Pamiętacie te czasy? A czy pamiętacie gry, które Sword and Sandals i u siebie w domu, i na świetlicy szkolnej, i w bibliotece, czy na informatyce? Gry, do których potrzebna była tylko jakakolwiek przeglądarka i wtyczka Adobe Flash? Swego czasu były one bardzo popularne i chyba większość osób kojarzy takie tytuły jak Age of War, Sherwood Dungeon czy Murloc RPG. Można je... Ej, Sherwood Dungeon, widzowie, to miało tyle skilli? Ja nie wiem, nigdy jakoś daleko nie potrafiłem dojść w tym Sherwood Dungeonie. Co wy gadacie? Dungeon czy Murloc RPG. Można je podzielić na te, które wymagały wtyczki Flash i te tekstowe, jak na przykład Gladiatus. My dziś zajmiemy się tymi pierwszymi. No witam, z tej strony Smyro, a w dzisiejszym filmie zobaczycie najlepsze gry przeglądarkowe, w które graliśmy w dzieciństwie. Zapraszam. Jedną z najsłynniejszych gier przeglądarkowych, jakie kiedykolwiek powstały, jest Age of War z 2007 roku. Tego tytułu chyba nie trzeba nikomu przedstawiać, bo myślę, genialne że ktoś w to nie grał, to skojarzy grę po samym wyglądzie. Polegała ona na atakowaniu bazy przeciwnika, używając do tego celu jednostek, które kupowaliśmy za punkty, które... Ja w Age of War'a to zawsze grałem tak, że pierwsze co musiałem zmaksymalizować wieżyczki, a dopiero potem atakowałem przeciwnika, ale chyba na ostatnim poziomie rozwinięcia wieżyczek, przy ostatniej bazie, można by go było samymi wieżyczkami zabić, nie? Zniszczenie armii naszego oponenta. Oprócz jednostek mogliśmy kupować wieżyczki obronne oraz specjalny atak, który siał spustoszenie wśród jednostek wroga. Ciekawym motywem było to, że pojedynek toczył się na przestrzeni różnych epok, zaczynając od prehistorii, to było super, przez współczesność. Była w ogóle taka strategia, która też bazowała na progresji przez wszystkie epoki i ona się nazywała Empire Earth. I była giga dobra, strasznie ją lubię, musimy ją sobie kiedyś odświeżyć. Pamiętam, to była strategia, gdzie po szkole w podstawówce poszedłem do kumpla na chatę i on mi mówi tak, ej stary, mam taką nową strategię Empire Earth. I to odpalił i potem to pożyczyłem od niego i non stop to stary grałem. I tam zaczynałeś od takiej, od prehistorii, gdzie bez kitu miałeś typów, co rzucali kamieniami i bili patykami, a kończyłeś w ogóle tworząc jakieś statki. To było tak dobre. Kończąc na przyszłości, w klimacie science fiction. Rozgrywka była bardzo prosta do zrozumienia, a przez wciągający gameplay ciężko było się oderwać od monitora. A kultowy motyw przewodnik, który słyszałem... Tylko to gra na pół godziny była, nie? ...jeszcze długo po jej zakończeniu. Powstał nawet sequel, który dodawał m.in. dwie zupełnie nowe epoki. Było! A najlepsze jest to, że w sequelu są spele z WoWa ukradnięte. Przecież to jest Beacon of Light, nie? Gipską. Kolejną, możliwe, że nawet najbardziej legendarną grą w tym zestawieniu jest Sword and Sandals 2. Kto z nas nie zagrywał się w tą kultową produkcję na lekcjach informatyki czy zwykłego zabicia nudy w domu? Gra polegała na toczeniu pojedynków. Ej, Chad, jaką wy byście powiedzieli, że jest, jaka jest najlepsza gra przeglądarkowa, w jaką graliście? Bo on teraz tutaj jest mowa o flashowych, ale nie będzie chyba mowa o tych takich rozwiniętych w czasie strategiach, jak jakiś O-Game albo Byte Fight plemiona. Nie no, Sword and Sandals. Ja bym to w ogóle, ja bym podzielił te gry przeglądarkowe na dwie kategorie, czyli tak jakby single progression i continuous progression. I na Sword and Sandals jest single progression, a taki O-Game albo Shakes and Fidget to są continuous progression. Naszą postać przez levelowanie jej czy kupowanie nowego ekwipunku. Była nawet możliwość zaklinania... A jak ktoś jest zainteresowany Sword and Sandals, to jest na kanale, słuchajcie, powrzucane. Opcji tworzenia różnych buildów była cała masa. Od grania bardziej na dystans, korzystając z wszelkiej maści łuków, aż po dosłowne zakrzykiwanie przeciwników na śmierć w buildzie pod charyzmę. Sword and Sandals zaskarbiło sobie szczególne miejsce w sercach graczy przez swoją prostotę, która mimo wszystko pozwalała na zabawę czy teory crafting.
Po sukcesie gry twórcy wydali kolejne części Sword and Sandals, już takie mają było. Się stworzenie strategii osadzonej w tym uniwersum z podtytułem Crusader. W 2017 roku postanowili też odnowić legendarną dwójkę, wypuszczając ją m.in. na... Nie, ten remake to... Chopy, co to jest? Co to za gówno, kurwa, ten remake? Jak to wygląda? Telefony z systemem Android czy iOS oraz na Steamie w pakiecie z innymi częściami. Gracze gier MMORPG w Polsce przeważnie grali albo w Tibie, albo w Metina 2. Z moimi grupami zwróconymi w stronę WoWa czy Lineage 2. Jednak istniała też dość pokaźna grupa osób, która wybrała inną opcję, jaką było Margonem. Ten z początku niewinny projekt... Ej, ja nie grałem nigdy w Margonem, nie? Wiecie, że ja w to nigdy nie grałem? Ja grałem w Tibie, a potem z Tibi przeszedłem na WoWa i tyle. Nie było u mnie nigdy Margonem. Nie mam pojęcia, stary, na czym polegało. To był taki My Fantasy jakiś, nie? Albo taka Tibia przeglądarkowa? By studentów przeradził się w dość potężną jak na tamte czasy i nasz mały polski rynek grę. Do sukcesu gry z pewnością przyczyniło się pełnoprawne spolszczenie oraz możliwość grania na przeglądarce, co eliminowało przymus pobierania osobnego klienta. A pamiętajmy, że wtedy internet był dość słaby. Margonem pozwalało wcielić się w jedną z kilku klas postaci i jak to w grach MMORPG bywa, naszym głównym celem było expienie i progresowanie coraz dalej. Rozwijaliśmy naszą postać poprzez pokonywanie różnego rodzaju potworów. Jak wyglądała walka w Margonem? Ona była jak w My Fantasy? Ustalałeś przebieg walki i twoją taktykę, czy... W potyczkach turowych oraz przez wykonywanie przeróżnych zadań. Gra swoją stylistyką przypominała produkcje stworzone w RPG Makerze, ale nadawało to jej swojego mimo wszystko niepowtarzalnego klimatu. Serwery Margonem dalej są aktywne, a gra wciąż posiada swoich wiernych graczy. Niestety obecnie trawi ją ogromny problem z botami, które okupują ekspowiska, ale nawet to nie zniechęca zatwardziałych fanów tego oldschoolowego MMORPG-a. To JRPG to był. Wciąż prowadzone kanały YouTube. Ej, widzowie, to JRPG, to były Pokémony single player, w sensie single Pokémon. W całości poświęcone tej właśnie grze. Murloc RPG Stranglethorn Fever, czyli gra w stylu, ale już mamy World of Warcraft. To graliśmy ostatnio. Od tytułowego Murloca czy lokacji... Ja pamiętam, jak byłem dzieciakiem i na przykład nie miałem abonamentu do WoWa, bo mi na przykład nie miałem pieniędzy na abonament do WoWa, to sobie w Murloca wtedy grałem. Albo w szkole. Interfejs, grafikę czy nawet muzykę, wszystko w tej grze zaczerpnięte. Też jest na kanale grane niedawno. Jakim jest World of Warcraft? Nie, Murloc, Stranglethorn Fever jest genialny. Jest świetny. To jest, te gry nie mają nazwy, ale generalnie gry przeglądarkowe, które bazują na twojej progresji, takiej typowo RPG-owej, są świetne. Ja muszę ograć jeden taki na stream. Była taka gra, która się nazywa Paladin. To by się nazywało chyba Paladin RPG i tam też była mega fajna progresja. Gry są jednak zgoła inne. Walka w grze odbywa się w systemie turowym, a naszym celem jest wykonywanie zadań i zabijanie przeciwników. Obydwie te aktywności nagradzają nas punktami doświadczenia, które potem przekuwane są w nowe poziomy. Możemy rozwijać naszego rybiego przyjaciela na kilka sposobów. Zrobić z niego wojownika, maga, łotra czy hybrydę tego wszystkiego. Co jakiś czas otrzymamy też nowy przedmiot, który w większości przypadków dość mocno usprawnia rozgrywkę. Powstał nawet specjalny projekt, gdzie fani przynieśli Murloca na silnik Unity. Za darmo i przejść to mimo wszystko dość krótką grę. Nie jest to może jakiś majstersztyk gamingu, ani żadna gra dekady, ale myślę, że dla graczy WoWa była to albo fajna odskocznia, albo po prostu przyjemny zabójca czasu. Kolejna gra polskiej produkcji... My Fantasy. To My Też Fantasy graliśmy. Online. Hopie. My Fantasy. U nas w podstawówce tak było. Każdy grał w My Fantasy. I słuchajcie tego. Jak wyszło My Fantasy, to jeden dzieciak od nas ze szkoły wypierdolił rachunek na 2000 zł, żeby sobie dokupić punktów, nie? I powiem wam lepiej. Był synem nauczycielki. Cała szkoła o tym wiedziała. A wiecie, no to ile to było lat temu? To było, widzowie, 20 lat temu, nie? 20 lat temu 2000 zł to było jak 10 tysięcy złotych dzisiaj. Typ gnój dosłownie na dwa koła wywalił rachunek na punkty do My Fantasy. A My Fantasy wydaje mi się, że było o tyle fajne, że ono ci uczyło może takiego sekwencyjnego programowania, nie wiem jak to określić dokładnie, bo tutaj samemu pisało się kod twojej postaci na podstawie tego, jak ma się zachowywać w walce. Czyli kiedy ma użyć potki, kiedy ma użyć ataku, kiedy ma użyć czaru i to było giga dobre. I stworzyłeś taki schemat i to naprawdę było jak nauka programowania taka wstępna, nie? Ponownie, jak w przypadku Margonem, mamy tu do czynienia z takim jakby MMORPG-iem stworzonym w RPG Makerze. To dużo grałem. Gra na pierwszy rzut oka wygląda bardzo prosto, ale wcale taka nie była. Najpierw tworzyliśmy swoją postać, wybierając jedną z dwóch klas, maga lub wojownika.
Wojownik, jak to wojownik, po prostu atakował przy użyciu broni, a mag używał czarów, korzystając z tak zwanych gemów, różnych żywiołów. Bardzo ciekawym rozwiązaniem było to, że podczas levelowania nasza postać walczyła automatycznie, ale to my musieliśmy przed walką zaprogramować jej zachowanie. Przykładowo, no. Można było ustawić, że zawsze gdy nasze życie spadnie poniżej 50%, postać użyje mikstury zdrowia albo czaru leczącego. Tylko, że to było tak, że zaczynałeś postacią, miałeś 100 ruchów i one ci się uzupełniały czasowo, ale jak na przykład chciałeś grać dalej, to musiałeś się SMS-a wysłać, nie? To było straszne pay to win. No nie mogłeś się jak spić bez ruchów. Albo level up chyba, no. Level up też mógł dawać faktycznie. A to ci się stary regenerowało, nie wiem, 20 na dzień, nie? Dlatego to mieliśmy po 5 postaci. Pojawiła się też cała masa bossów, z którymi walczyliśmy już samodzielnie. Bossowie tu byli nieźli. Istniało też wiele różnych miast i postaci, które spotkaliśmy na naszej drodze oraz to, co wielu graczy wspomina najcieplej, czyli PvP. Otóż mogliśmy atakować innych graczy, a oni mogli atakować nas. Niestety, gdy przegraliśmy taką walkę, nasza postać była wysyłana do najbliższego miasta. Nie byłoby w tym nic aż tak strasznego, gdyby nie to, że cała gra oparta była o system ruchów. Nasza postać mogła ruszyć się tylko ograniczoną ilość razy, a potem trzeba było odczekać kilka... Patrzcie, jakie to jest puste tutaj. Każdego jednego punktu. To na każdym heksie to Beskitu stał, kiedyś ktoś stał, niestety, nie? Niestety był to najsłabszy aspekt gry, który bardzo zniechęcał nowych graczy. My Fantasy miał 3 iteracje, z których dwie pierwsze były do siebie bardzo podobne, a przy trzeciej twórcy poszli w kompletnie innym kierunku, rezygnując z systemu ruchów na rzecz energii, dzięki której możemy walczyć czy wykonywać inne akcje. Adventure Quest i Dragon Fable to dwie gry od jednego. Ej, wiecie, co jeszcze mi się kojarzyła ta nowa iteracja? Była taka przeglądarkowa gierka, która się nazywa My Brood? I tam tworzyło się takiego wojownika, który też był zautomatyzowany i to też było giga fajne. My Brood to się chyba nazywało, albo My Brood Force, coś takiego. Nie wiem, czy to kojarzycie. Giga dobre było. No też takie, to się odpalało na 2 wieczory z rzędu i zapominałeś o tym. To nawet nie mam pojęcia, co to jest. A to jest Adventure Quest. Dość podobne. W obydwu mamy walkę turową, wybieramy klasę naszej postaci, czy rozwiązujemy zadania poznając przy okazji fabułę. Obydwie są też grami multiplayer, w których jednak przez większość czasu gramy sami. Jedyną zauważalną różnicą jest to, że Dragon Fable posiada lokacje, po których możemy się normalnie poruszać, bo w Adventure Quest wszystko wykonujemy z poziomu lobby. Mam wrażenie, że w Polsce są to dość mało znane gry, chociaż ja jako dziecko uwielbiałem obydwie. Możecie dać znać w komentarzu, czy też w te gry graliście. Ponownie główny nacisk był tu położony na rozwijaniu naszej postaci, zdobywaniu wyposażenia, czy walce z przeciwnikami, albo nawet dość imponującymi bossami. Warto zaznaczyć, że obydwie gry posiadały system odporności i wrażliwości na różne efekty. Na przykład walcząc z ogromnym morskim wężem przy pomocy wodnego miecza, nie mamy z nim szans, ale broń elektryczna będzie mu zadawać ogromne obrażenia. Twórcy obydwu gier spróbowali nawet swoich sił w przestrzeń typowo MMORPG-owej, tworząc Adventure Quest Worlds w 2008 i Adventure Quest 3D MMORPG w 2016. Wszystkie gry posiadają swoich zakorzenionych fanów, ale myślę, że anime. Mimo wszystko ciężko nazwać je sukcesem. Lepszy system niż Diablo 4, no to nie Pozostając ciężko. Jeszcze w klimacie MMORPG-ów, czas na grę, którą myślę, że każdy z nas w jakimś stopniu kojarzy. Grę, w której nigdy nie bardzo było wiadomo, o co chodzi, ale i tak każdy świetnie się bawił. A mowa tu oczywiście o Sherwood Dungeon. Była to bardzo prosta gra, w której tworzyliśmy swoją postać, a potem szliśmy tłuc przeciwników, przy okazji schodząc coraz głębiej. Ja wam powiem tak, ja w takiej grze jak Sherwood Dungeon grałem już po tym, jak zagrałem w WoWa. No ja w WoWa zagrałem bardzo wcześnie, nie? Ja to miałem 10 lat, jak wyszedł WoW i naprawdę jak miałem 11, to już w kafejce się natknąłem na WoWa. Ja niestety miałem coś takiego, że jak ktoś mi pokazywał grę tego typu, ja mówię, kurwa, co to jest za gówno, wy w to gracie? Więc ja mam bardzo mocno spaczone z uwagi na to, że się bardzo interesowałem grami komputerowymi za dzieciaka. I bardzo dużo chodziłem po kafejkach internetowych i z kumplami nowe gry odkrywaliśmy, kupowaliśmy nowe gry, wymienialiśmy się nimi. To ja taki gier nie kojarzę dobrze, jak na przykład Sherwood Dungeon, no bo to było MMO. No ale to miałem, a mogłem sobie albo w wolnym czasie pograć w Sherwooda, albo mogłem sobie pograć w WoWa. A jak już chciałem pograć na przykład nie u mnie w domu, czyli na przykład w bibliotece w szkole, to się na RuneScape'a logowałem i w RuneScape'ie sobie levelowałem. Więc taki Sherwood to był dla mnie totalnym gównem. Tułowy Dungeon. Gra posiadała kilka rodzajów broni, przeciwników, czy nawet okazjonalnego bossa. Tutaj każdy wyglądał tak samo, bo ja też kojarzę ten hełm. No pewnie, że w Tibie grałem. Szczerze, nie ma się tu specjalnie nad czym rozgadywać. Sherwood przede wszystkim było proste jak cep, co sprawiało, że absolutnie każdy mógł się w tej grze odnaleźć i względnie dobrze bawić. No i oczywiście w tamtych czasach była to jedna z najbardziej zaawansowanych graficznie gier przeglądarkowych, bo mieliśmy w niej do czynienia z pełnym 3D. Tak, to była ta kwestia, to każdy mógł to odpalić. Bluncy. Popularne były też Tower Defense'y, a chyba jedną z najlepszych gier z tego podgatunku była seria Bluncy TD. Nie!
Nie, widzowie. Najlepszy tower defense przeglądarkowy. A to małpki ty mówisz. To jest śmieszne, bo te gry faktycznie na tych polskich stronach miały takie pozmieniane nazwy. Najlepszy był Element TD. Element TD był świetny. I to on był chyba najbardziej skomplikowany. No i on był przeniesiony z Warcrafta, nie? Tam były jednostki z Warcrafta i to było super. Z małpkami czy bluncami. Był to chyba najbardziej klasyczny tower defense, jaki można sobie wyobrazić. Na planszy rozstawialiśmy małpki oraz różne narzędzia, których celem było niszczenie nadlatujących balonów. Za zdobyte podczas tego punkty mogliśmy kupować różne ulepszenia, które miały nam pomóc w coraz trudniejszych. No świnia! Ona strzelała w takie kółko, no. I przyjemny gameplay, blunsy zaskarbiły sobie sympatię graczy i wiele osób bardzo ciepło je wspomina. Powstały nawet sequele, które rozwijały ideę tower defense'a, dodając nowe jednostki, bohaterów czy ulepszenia dla poprzednich małpek. Najnowsza część została wydana w 2018 roku. Co tu się dzieje? Muszę pochwalić przytłaczająco pozytywnymi recenzjami na Steamie. 250 tysięcy pozytywnych recenzji, co? Okazji jest ponad 250 tysięcy. Jak widzicie, w większości przypadków mamy tu do czynienia z dość prostymi grami. Wynikało to zarówno z ograniczeń samego Flasha, jak i charakterystyki gier przeglądarkowych. Ich głównym celem było bowiem zainteresowanie gracza od samego początku i rzadko kiedy oferowały zabawy na długie godziny. Nawet przeglądarkowe MMORPG nie są zbyt... Smyro nagrał celowo tak film, żeby mu ludzie pisali, czego nie ma. Widzowie, czego tu nie ma? Learn to Fly'a nie ma, na pewno. Ja Learn to Fly'a tu dodał 100%. To mega lubiłem. Zbyt długimi grami i były sztucznie wdrażane przez takie systemy jak chociażby ten ruch The Crime Online. A jaka jest wasza ulubiona gra przeglądarkowa? Napiszcie w komentarzach, a ja zapraszam was do obejrzenia naszego filmu podsumowującego tegoroczne The Game Awards. To oglądaliśmy, nie? Essa wizowe. Co ludzie piszą? Sword and Sandals. Grałem we wszystkie te gry. Sword and Sandals, Age of War, Blood War, Lineage. RuneScape, nie, a przecież RuneScape zaczął od gry przeglądarkowej, nie? Ej, RuneScape'a bardzo chyba brakuje, ale RuneScape nie był popularny w Polsce, nie? Nie był. Ja pamiętam, ja w niego grałem, ale to ode mnie z klasy nikt nie grał. Czy pamięta ktoś z Schoolboya? No pewnie, stary.